Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Swoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll i Pan Hyde. Część druga. Sprawa ta była od dawna solą w oku pana Attersona. Raziła go jako prawnika oraz jako czciciela prostych, utartych dróg, dla którego wszystko niezwyczajne graniczyło ze zdrożnością. Dotychczas najbardziej drażniła go bezosobowość pana Hyde'a, a teraz, na skutek nagłego zwrotu, jego osobowość. Przykro było mieć do czynienia jedynie z nazwiskiem, o którym w dodatku nic nie wiadomo. Teraz jednak nazwisko przybierało ohydne właściwości. Z mgły od lat przysłaniającej obraz wyłaniał się kształt szatana. Było to nieporównanie smutniejsze. Podejrzewałem obłęd, mruknął pan Atterson, chowając zagadkowy testament do kasy. Dziś obawiam się zbrodni i niesławy. Zdmuchnął świecę, ubrał się w płaszcz i ruszył w stronę Cavendish Square, owego przybytku medycyny, gdzie jego przyjaciel, wielki doktor Lanyon, mieszkał i przyjmował tłum pacjentów. Jeden Lanyon może coś wiedzieć o tej sprawie, myślał po drodze. Sztywny kamerdyner znał go i przywitał życzliwie, toteż pan Atterson nie musiał czekać, lecz został niezwłocznie wprowadzony do jadalni, gdzie gospodarz w samotności pił wino po obiedzie. Głośny lekarz był jowialny, tryskający zdrowiem, wymuskany i czerstwy. Miał bujną, przedwcześnie pobielałą czuprynę i żywe, pewne ruchy. Na powitanie gościa zerwał się z krzesła, wyciągnął obydwie ręce. Ta wylewność, podobnie jak całe zachowanie doktora, robiły wrażenie nieco teatralne, lecz stanowiły wyraz szczerszych uczuć. Dwaj panowie byli bowiem dawnymi przyjaciółmi, kolegami ze szkoły i uniwersytetu, a ponadto darzyli się nawzajem życzliwym szacunkiem i, co nie zawsze idzie w parze, naprawdę czuli się dobrze w swoim towarzystwie. Po krótkiej gawędzie o tym i o owym adwokat poruszył nurtującą go niemiłą kwestię. Myślę, Lanyon rozpoczął, że Henryk Jekyll nie ma starszych przyjaciół niż ty albo ja. Szkoda, że ci przyjaciele nie są trochę młodsi, ale masz chyba rację, roześmiał się gospodarz. I cóż z tego? Spotykamy się teraz bardzo rzadko. Czyżby? Zdziwił się pan Atterson. Sądziłem, że łączą was sprawy zawodowe. Łączyły, odparł lekarz, ale od 10 lat Henryk Jekyll hołduje teorią, jak na mój gust, trochę zbyt fantastycznym. Zaczął błądzić. Błądzić na drodze rozumowania. Oczywiście utrzymuję z nim kontakt przez wzgląd, jak to się mówi, na dawne dobre czasy. Widujemy się jednak diabelnie rzadko. Takie nienaukowe bajanie, dorzucił purpurowiejąc nagle, poróżniłoby chyba nawet Damona i Pytiasa. Końcowy, niegroźny zresztą wybuch przyniósł niejaką ulgę panu Attersonowi. Posprzeczali się tylko na jakieś tematy naukowe, pomyślał prawnik, a że sam nie był fanatykiem nauki, z wyjątkiem teorii prawniczych, dodał nawet,
mogłoby być gorzej. Następnie zostawił przyjacielowi kilka sekund na ochłonięcie i zaryzykował pytanie, które stanowiło powód odwiedzin. Czy zetknąłeś się kiedy z protegowanym Jekylla, z niejakim Hyde'em? Hyde? Nie, jak żyję, nie słyszałem tego nazwiska, odparł dr Lanyon. Tyle tylko dowiedział się adwokat. Poszedł więc na spoczynek zatroskany i do białego rana przewracał się z boku na bok na ciemnym, staroświeckim łożu. Nie wypoczął tej nocy, gdyż dręczyły go liczne pytania, na które niepodobna było znaleźć odpowiedzi. Szósta wybiła na dzwonnicy kościoła, który ku wygodzie pana Attersona sąsiadował z jego domem. Adwokat wciąż głowił się nad zawiłym problemem. Dotychczas była to kwestia czysto intelektualna. Obecnie jednak zaatakowała i wzięła w niewolę również wyobraźnię. Stary prawnik męczył się długo. W mroku zasłoniętego roletami pokoju, jak chińskie cienie, przesuwały się sceny opowieści Enfielda. Widział niezliczone szeregi latarń w ciszy pogrążonego we śnie wielkiego miasta. Widział sylwetkę szybko nadchodzącego mężczyzny i małą dziewczynkę, co wystraszona biegnie od lekarza. Następuje zderzenie. Wcielony Juggernaut bezlitośnie tratuje dziecko i kroczy dalej swoją drogą, nie bacząc na płacz ofiary. Później fantazja maluje coś innego. Pan Atterson widzi komnatę w zasobnym domu, gdzie przyjaciel śpi błogo i uśmiecha się przez sen do swoich marzeń. Nagle otwierają się drzwi. Rozchylają zasłony łóżka. Nad uśpionym staje groźna zjawa. Ktoś obdarzony tak wielką władzą, że dr Jekyll, obudzony pośród głuchej nocy, musi wstać i zadośćuczynić jego woli. Ta sama zmora w obydwu fazach swego działania nawiedzała prawnika do świtu nawet wówczas, gdy zapadał w drzemkę. Raz sunęła ukradkiem przez pokoje znajomego domu. Raz szybko, coraz szybciej, aż do zawrotu głowy. Mknęła labiryntem oświetlonych pustych ulic, by na każdym rogu tratować i porzucać zawodzące żałośnie dziecko. Ale zmora nie miała twarzy, po której można by ją poznać. Nawet w koszmarnym śnie twarz ta była zamglona albo natychmiast topniała od spojrzeń. Dzięki temu w panu Attersonie zrodziła się i nabrała mocy gwałtowna, nieodparta chęć, by zaznajomić się z obliczem prawdziwego pana Hyde'a. Adwokat miał nadzieję, że gdyby choć raz zobaczył owego człowieka, zagadka wyjaśniłaby się i przestała być atrakcyjna, jak to się zwykle zdarza po bliższym zapoznaniu tajemniczych zjawisk czy rzeczy. Zapewne odnalazłby się wtedy klucz do dziwacznej przyjaźni lub niewoli, mniejszą nazwę, a może nawet do osobliwej treści testamentu doktora Jekylla. W każdym razie warto obejrzeć twarz istoty ludzkiej do cna pozbawionej miłosierdzia. Twarz, której przelotny wyraz potrafił wzbudzić namiętną nienawiść w sercu beznamiętnego Ryszarda Enfielda. Od tej chwili pan Atterson zaczął strażować w pobliżu drzwi domu przy bocznej uliczce. Rano, przed rozpoczęciem pracy, w południe, kiedy kipiał ożywiany handel, nocą pod księżycem zasnutym dymami miasta. O każdej porze, w godzinach pustki i największego ruchu, adwokat trwał na obranym posterunku. Kryj się jak chcesz, panie Hyde, myślał. Tak czy inaczej, odnaleźć cię muszę. Wreszcie cierpliwość doczekała się nagrody. Pogodny, widny, mroźny wieczór, uliczka była czysta jak sala balowa, a latarnie, których nie poruszał najlżejszy nawet powiew, zdobiły ją regularnym deseniem świateł i cieni. Po zamknięciu sklepów, mniej więcej o 10:00, zrobiło się dokoła pusto i bardzo cicho, chociaż zewsząd nadpływał stłumiony pogwar Londynu. Nawet słabe dźwięki niosły się daleko. Po przeciwnej stronie jezdni słychać było odgłosy życia, ludzkich siedzib, a miarowy stukot wcześnie zapowiadał każdego przechodnia. Pan Atterson czuwał już od kilku minut na posterunku, gdy złowił uchem zbliżający się tupot dziwnych, szczególnie lekkich kroków.
podczas nocnych czat zdążył przywyknąć do wrażenia, jakie sprawia wołający się nagle z wielkomiejskiego gwaru takt wybijany nogami pojedynczego człowieka. Tym razem jednak odległe echo było odmienne, wstrząsające. I pan Utterson, podświadomie przeczuwając sukces, cofnął się spiesznie w gardziol zaułka. Kroki były coraz bliżej i bliżej, aż nagle, kiedy skręciły na rogu uliczki, odgłos ich przybrał na sile. Adwokat wyjrzał z ciemnego zaułka i na pierwszy rzut oka ocenił, z jakiego pokroju człowiekiem będzie miał do czynienia. Nadchodzący mężczyzna był niski, bardzo skromnie odziany i nawet z daleka sprawiał szczególnie odpychające wrażenie. Zmierzał w stronę tajemniczych drzwi i dla pośpiechu, przecinając ukosem jezdnię, wyjmował z kieszeni klucz, jak ktoś wracający do domu. Pan Utterson wystąpił na oświetlony chodnik i dotknął ramienia nieznajomego. — Pan Hyde, zdaje się — zapytał. Zagadnięty cofnął się, wzdrygnął i syknął przez zęby. Lecz przerażenie jego było widać chwilowe, gdyż odpowiedział chłodno i spokojnie, chociaż nie spojrzał w oczy natrętowi. — Tak, nazywam się Hyde. Czego pan ode mnie chce? — Widzę, że pan tu wchodzi — odparł prawnik. — Jestem starym przyjacielem doktora Jekylla, Utterson z Gaunt Street. Zapewne słyszał pan o mnie. Otóż spotkaliśmy się w porę. Czy wolno wejść z panem? — Nie zastanie pan teraz doktora Jekylla. Nie ma go tutaj. — burknął Hyde, wsuwając klucz w zamek i szybko dodał, nie podnosząc oczu. — Skąd pan mnie zna? Chciałbym również prosić pana o pewną uprzejmość, podjął adwokat, pomijając milczeniem pytanie. Służę. O co chodzi? Pozwoli pan spojrzeć sobie w twarz? Pan Hyde stropił się. Zawahał, lecz niebawem, jak gdyby powziąwszy decyzję, zmierzył prawnika wyzywającym wzrokiem. Przez kilka sekund dwaj przeciwnicy obserwowali się bacznie. Teraz poznam pana zawsze i wszędzie, odezwał się wreszcie prawnik. Może się to kiedyś przydać. Zapewne. Cieszę się z naszego spotkania. A, sądzę, że powinien pan mieć mój adres. Tu wymienił numer domu przy pewnej ulicy w Soho. Wielki Boże, czyżby i on pił do ostatniej woli Jekylla? Pomyślał pan Utterson, nie dał jednak wyrazu uczuciom i mimochodem podziękował za adres. Pozwolę sobie zapytać po raz drugi, podjął tajemniczy jegomość. Skąd pan mnie zna? Z opisu. A kto mnie opisywał? Mamy wspólnych znajomych. Wspólnych znajomych, powtórzył pan Hyde, niby ochrypłe echo. Któż to taki? No, na przykład Jekyll. On panu nic nie mówił, zawołał Hyde z nagłą pasją. Nie wiedziałem, że rozmawiam z łgarzem. Hola, obruszył się adwokat. Wypraszam sobie takie słowa. Pan Hyde zarechotał donośnym śmiechem, szybko otworzył drzwi i zniknął w mgnieniu oka. Pozostawiony tak pan Utterson stał przez chwilę bez ruchu, niby posąg strapienia. Później jął zwolna oddalać się uliczką i przystając co kilka kroków, dotykał ręką czoła, jak gdyby dręczyła go duchowa rozterka. Pytanie, które roztrząsał, należało do trudnych problemów. Pan Hyde jest mały, prawie karzeł i obrzydliwie blady. Sprawia wrażenie kaleki, chociaż kalectwa jego niepodobna nazwać. Ma obleśny uśmiech, a zachowanie jego cechowała wstrętna mieszanina pokory i czelności. Mówi o chrypłym, nieco jąkającym szeptem. Wszystko to razem wzięte przemawia oczywiście przeciwko niemu, lecz jeszcze nie uzasadnia wstrętu, niechęci i obaw, jakie wzbudził w panu Uttersonie. Musi być w tym coś innego, mówił do siebie zafrasowany prawnik. Chociaż Bóg mi świadkiem. Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Ten stwór ma w sobie niewiele z człowieka. Przypomina jaskiniowca. A może
To stara historia o żywiołowej antypatii? Może plugawa dusza prześwieca przez doczesną powłokę i potwornie szpeci jej kształt? Tak. Chyba słuszna będzie ostatnia hipoteza. Biedny, stary doktorze Jekyll. Nigdy jeszcze nie widziałem piętna szatana tak wyraźnie, jak na twarzy twojego nowego przyjaciela. Za rogiem bocznej uliczki leżał plac otoczony starymi, pięknymi kamienicami, które podupadły ostatnio i zapomniały o dawnej świętości. Wynajmowano w nich mieszkania lub pojedyncze pokoje, które zajmowali ludzie wszelakiej profesji. Rytownicy map, budowniczowie, pokątni doradcy i agenci rozmaitych podejrzanych spółek. Tylko jeden dom, drugi od rogu, był zajęty w całości, tchnął bogactwem i wygodą. Chociaż obecnie tonął w ciemnościach, a wątłym światełkiem połyskiwało tylko półkoliste okienko nad drzwiami. Do tych właśnie drzwi zakołatał pan Utterson. Otworzył mu starszawy, poprawnie ubrany lokaj. Dobry wieczór, Poole. Doktor Jekyll w domu? Zapytał prawnik. Zaraz zobaczę, panie mecenasie, odrzekł Poole. Zechce pan mecenas zaczekać tutaj przy ogniu, czy też mam zapalić świece w jadalni? Przestronny, zaciszny hol miał niski, belkowany pułap i kamienną posadzkę. Umeblowany był cennymi antykami z poczerniałego dębu, a ogrzewał go, podobnie jak sień w wiejskim dworze, suty ogień, co płonął pod okapem otwartego kominka. Dziękuję, Poole, zaczekam tutaj, odpowiedział prawnik. Przysunął się bliżej kominka i oparł o jego wysoką balustradę. Hall, w którym go zostawiono, był ulubionym miejscem doktora Jekylla i pan Utterson nazywał go często najprzyjemniejszym zaciszem Londynu. Dzisiaj jednak adwokat miał we krwi dreszcz grozy. Nie mógł wypędzić z pamięci twarzy Hyde'a i, co mu się rzadko zdarzało, odczuwał niesmak i zniechęcenie do życia. Będąc w tak posępnym nastroju, widział groźbę w pełgającym po polerowanych szafach od blasku płomieni i w tajemniczych cieniach zalegających między belkami pułapu. Pan Utterson poczuł znaczną ulgę, chociaż wstyd mu jej było, kiedy Poole wrócił i zameldował, że jego pan wyszedł. Doktora Jekylla nie ma w domu, zdziwił się adwokat. A przed chwilą widziałem, jak pan Hyde wszedł do starego prosektorium. Czy to w porządku, Poole? Najzupełniej w porządku, panie mecenasie, odpowiedział służący. Pan Hyde ma klucz. Doktor Jekyll bezgranicznie ufa temu młodemu człowiekowi, prawda? Podjął posępnie przyjaciel pana domu. Tak, panie mecenasie. Całej służbie rozkazał, aby słuchała pana Hyde'a. Wydaje mi się, że nigdy go tu nie spotkałem, mruknął pan Utterson. Bardzo możliwe, panie mecenasie. Pan Hyde nie bywał u nas na obiadach. W ogóle rzadko go widujemy po tej stronie domu. Zawsze wchodzi i wychodzi przez laboratorium. Rozumiem. Dobranoc, Poole. Dobranoc, panie mecenasie. Stary prawnik ruszył w powrotną drogę, a serce ciążyło mu w piersi kamieniem. Biedny Harry Jekyll, rozmyślał, musiał pogrążyć się głęboko. Widocznie srodze nabroju w dniach młodości, a chociaż to odległa przeszłość, prawo boskie nie zna przedawnienia. Tak to będzie, nie inaczej. Upiór jakiegoś dawnego grzechu, rak tajonej hańby. Kara zbliża się pede claudo, chociaż pamięć od wielu lat puściła winę w zapomnienie, a miłość własna udzieliła rozgrzeszenia. Przełożył Tadeusz Jan Dechnel. Czytał Jacek Brzezowski.